Witam serdecznie Państwa. Tydzień Sakiewicza bez Sakiewicza, ale przecież jestem łudząco podobny. A za to gości mamy fantastycznych. Ewa Stankiewicz, kłaniam się. Jerzy Jachowicz, Krzysztof Czabański. Witam serdecznie wszystkich Państwa. Mamy rozmawiać o tym tygodniu, jaki to był tydzień. Jaki to był tydzień, Panie Prezesie? To była demonstracja, która pokazała, że niezadowolenie rośnie. Ale ja mam takie poczucie, że jakbym oglądał... Ewa zaraz mnie skoryguje, jakbym oglądał dwa filmy puszczane jednocześnie na jeden ekran, ale oddzielnie. To znaczy idą dwie taśmy i są na ekranie dwa obrazy. Są dwie Polski, o tym się mówiło nieraz, że są dwie Polski, ale w tej chwili widzimy też w polityce są działania dwóch stron, które o siebie w ogóle nie zahaczają. Każdy robi swoje jakby oddzielnie. I to samo w mediach. Są dwie Polski w tych mediach i są dwa światy medialne. Każdy robi swoje, nie zahaczając o siebie nawzajem. To już rozłączyło się całkowicie. Szej na marszu. Właściwie można powiedzieć, że bezpośrednio z niego tutaj do nas dotarłaś, do studia. Trochę cię odśnieżyliśmy i jesteś. Do tej pory, że się odśnieżyłem. Jak ty postrzegasz to, co się wydarzyło na tym marszu? Bo tak? Znaczy, rzeczywiście było potwornie zimno, a mimo to przyszło sporo ludzi i to jest dla mnie bardzo optymistyczne. To znaczy, że mimo mrozu to jest taki zdeterminowana część społeczeństwa, która bez względu na warunki chce walczyć o normalną Polskę. Ja się zgadzam tutaj bardzo z panem Krzysztofem a propos właśnie tych relacji w mediach. Ja byłam zdruzgota na relacją z marszu w TVN24, jak bardzo propagandowy taki kawałek, no taki wyjątkowo w takim paskudnym takim tonie przeciwko temu marszowi. To już... ta stacja nie zachowuje już żadnych pozorów, że to jest jakakolwiek relacja. To po prostu była taka szkolny wzór propagandy. Ważniejszym narzędziem, myślę, niż medialnym, choć ono jest też ważne, ważniejszym chyba narzędziem jest jednak skorumpowanie różnych grup społecznych, zawodowych, środowisk, pozwolenie na to, żeby się korumpowały w układach samorządowych i w każdych innych związanych z partyjnością. I na tym się opiera władza Tuska i establishmentu III RP. Na rynku wygrywają ci, na których państwo wskaże palcem, że ci mają wygrać. I to jest prawda o fundamentach tej władzy. Ja tylko jeszcze jedno zdanie wcisnę, przepraszam. Z przodu media, a z tyłu sądy. I po prostu idzie front medialny przygotowywany. Jak coś nie wychodzi, to zawsze sądy, które media, rozwiążą problem. Sądy. Triada wspaniała. Chciałem zapytać o na przykład w tym tygodniu Radosław Sikorski, minister spraw zagranicznych, zwrócił się do Katrin Ashton, żeby pomogła odzyskać wrak podczas rozmów Unii z Rosją. Już wiemy, jaka jest reakcja Rosji. Rosja wyraziła największe zdumienie. Poza tym nas poparli, bo oni powiedzieli... Rosjanom, tak. Bo oni państwo się śmieją, ale tak jest. Jest normalna metoda bolszewicka, znana. Nie, ja chciałem jeszcze dodać, że oni nas poparli, bo oni powiedzieli, że w Unii Europejskiej łamie się prawa człowieka. I tutaj trzeba się zgodzić z tym. Tak. No tak, no, oni jako obrońcy Polaków, to jest bardzo interesujące. I praw człowieka. Ale zwracam uwagę, dlaczego... W pewnym sensie jest to sprawa bardzo ciekawa i wystąpienie Sikorskiego to przypisywano mu głównie te PR-owskie takie znaczenia, ale to wystąpienie ma też drugie dno. Nie wiem, czy Sikorski zdaje sobie z tego sprawę. Mianowicie to jest próba, być może niezamierzona i incydentalna, ale jednak próba powrotu do tego, co było podstawą polityki Lecha Kaczyńskiego jako prezydenta w momencie, kiedy już nie Jarosław stracił rząd, prawda? Był rząd Tuska, ale Lech jeszcze
próbował kontynuować tę politykę poprzednią, a wcześniej była ona wspólnie jakby wypracowana, mianowicie, że wszystkie sprawy w relacjach Polska-Rosja załatwiamy przez Unię Europejską, tak? Załatwiano tą sprawę embarga na mięso, prawda? Między innymi. I to przecież Merkel wtedy rozmawiała na szczycie unijnym z Putinem w sprawie embarga na mięso, na polskie mięso do Rosji. Wszelka zmiana statusu Polski na status członka Unii Europejskiej w relacjach z Rosją jest dla Rosji zabójcza. Skoro rozmawialiśmy o polityce zagranicznej między innymi Rosji, Stanów Zjednoczonych i tak dalej, to ja chciałem zapytać o zdanie, które w tym tygodniu zrobiło karierę. Niewinne zdanie Jarosława Kaczyńskiego, że... Ale przepraszam, a czy mogę jeszcze powiedzieć jedno zdanie a propos Sikorskiego? Nie, no właśnie nie, dlatego że to już jest inny... Tak. Bo ja zupełnie inaczej, znaczy ja bardzo mi trudno uwierzyć, że minister Sikorski rzeczywiście kieruje się interesem i dobrem Polski w decyzjach, które podejmuje. Stąd bardziej tak bliższa... Ja nawiązałem do tego, że ta żona polskiego obywatelstwa wystąpiła, że może on się chce zasłużyć, jakoś przyspieszyć ten wniosek u pana prezydenta Komorowskiego, coś załatwić, nie wiem. Jest mi bliższe zdanie tych ludzi, którzy mówią, że jest to jakiś pierwszy krok w kierunku przygotowania się na wypadek, gdyby Rosja chciała wykorzystać współwinę polskiego rządu w katastrofie smoleńskiej. Jest to przygotowywanie sobie gruntu pod odwrót. Bardzo Ci dziękuję za tę uwagę, bo ona jest celna, nie tylko cenna, celna. Bo rzeczywiście tam coś takiego się czai w tle tych zachowań, biorąc pod uwagę reakcję i Tuska, i Hanny Gronkiewicz-Waltz. Przepraszam najmocniej, więcej nie będę używał tego nazwiska. Słusznie. Bo po co psuć ten dobry nastrój? Słusznie, chciałbym na przykład spędzić święta z Hanną Gronkiewicz-Waltz, pobawić się z nią, tak jak chciałbym. Ale przecież chciałeś z Ewą. No, Ewa jest... Chodzi o to, że mamy się łączyć. Mamy się łączyć. Ja nie znam jeżeli od tej strony. Pani prezydent miasta stołecznego Warszawy powiedziała w tym tygodniu, podczas wywiadu radiowego, że gwiazdy mają wpływ na podejmowanie przez ludzi decyzji. Niewątpliwie. Całkiem serio, poważnie. Niewątpliwie. Inteligencją. I teraz ja sobie uświadomiłem jedną rzecz, mianowicie, jeżeli polityka ratusza stołecznego polega na tym, że oni się kierują horoskopem, to wszystko się składa w logiczną całość. Na przykład taki horoskop baran. Za dużo myślisz o seksie. Idź do parku na spacer i przemyśl. I tak dalej, i tak dalej. Ale przepraszam, nie o pani Hannie Gronkiewicz. Chciałem zapytać o to zdanie Jarosława Kaczyńskiego, które w tym tygodniu zrobiło karierę, mianowicie, a ja nie wiem dlaczego, bo ja naprawdę nie rozumiem, bo powiedział no coś najbardziej oczywistego na świecie, moim zdaniem, że Niemcy w Polsce powinni mieć tyle samo praw, ile mają Polacy w Niemczech. Potworny festiwal nienawiści. Wszystkie możliwe autorytety poruszone. No Brzeziński się jeszcze nie wypowiedział, że to skandal w ogóle. I tak dalej. A co takiego powiedział Jarosław Kaczyński? Coś jest złego w tym, żeby Niemcy w Polsce mieli tyle samo praw, ile Polacy w Niemczech? No tak, to jest fatalne zdanie, dlatego że to by znaczyło, że trzeba Niemcom, którzy są w Polsce, odebrać mnóstwo rzeczy, które im się należą naturalnie, zdawałoby się, według jakichś zasad teraz życia w państwie demokratycznym, w państwie, które stanowi wspólnotę europejską, trzeba by im odebrać, żeby zachować proporcje w stosunku do Polaków. Przepraszam, Jerzy, ale czy lemingi mają... uwierzą w to? Czy im się uda wmówić tym lemingom, że w stosunkach, w kontaktach między narodami, to lepsza jest asymetria od symetrii. Ależ oczywiście, że Kaczyńskiemu chodziło o to, żeby rozszerzyć prawa Polaków żyjących w Niemczech. Na przykład absurdalna rzecz, zabronienie mówienia po polsku dzieciom w mieszanych rodzinach, prawda? Ojciec Polak, żona Polka, mają dziecko i w domu nie można im mówić po polsku, ponieważ to dziecko musi się szybko adoptować na obywatela Niemiec. No muszą w kuchni po niemiecku, tak. Więc Kaczyński miał oczywiście rzecz jedną na myśli, żeby rozszerzyć prawa Polaków
w Niemczech i tylko tyle, prawda? Natomiast cała ta nawałnica nienawiści, tego zarzucania Kaczyńskiemu, że on znowu wprowadza napięcia międzynarodowe, były, ja byłem świadkiem, eksperci tak mówili, że wzywa do nienawiści do Niemców. No ale eksperci jacy? Eksperci w TVN-ie. Tak, ale nie tylko, Ewa, nie tylko we wszystkich mediach establishmentowych, a ich jest pełno, bo jest i ten News Polsat, i TVP Info, i program pierwszy Polskiego Radia. Ale zwróćmy uwagę na inny element. Nie mogę mówić, bo nas do sądu powiem. Ale zwróćmy uwagę na inny element, którego bym nie lekceważył, zresztą służb i manipulacji medialnych też nie lekceważył, zwłaszcza służb obcych, które prawdopodobnie tu większość gier rozgrywają. Mianowicie na to, że jest pewna obiektywna, że tak powiem, są pewne obiektywne interesy wielu Polaków związanych z Niemcami. One wynikają z więzi gospodarczej między Polską i Niemcami. Wszyscy ekonomiści zwracają uwagę, że Polska jest prawie że bratem bliźniakiem, uwzględniając proporcje gospodarki niemieckiej. Znaczy wszystkie cykle, które idą przez gospodarkę niemiecką, powtarzają się mniej więcej z 3-miesięcznym opóźnieniem w Polsce. Właśnie. Czyli to pokazuje skalę związków, a co za tym idzie, skalę interesów różnych rodzin polskich, przedsiębiorców, pracowników i tak dalej. Bo ci ludzie, bojąc się o relacje z Niemcami, popierają Tuska, prawda? Ale jest jeszcze z tym drugi element związany, o którym się na głos nie mówi, ale robić tak zwaną szeptankę. W skrócie, że lepiej być w zaborze pruskim niż rosyjskim. Czyli, że teraz się toczy gra między Niemcami i Rosją o Polskę, więc lepiej popierać stronnictwo niemieckie. Burza po tym zdaniu Kaczyńskiego, czy lemingi uwierzą? Lemingi uwierzą we wszystko, absolutnie, co im powie telewizor, elegancko ubrany pan w garniturze, uśmiechnięta pani. I próbką tego były na przykład rozmowy na krakowskim przedmieściu po katastrofie smoleńskiej. Dlaczego nie oddają wraku? Czy wyobrażasz sobie, czy pan, pani wyobraża sobie taką sytuację, że Rosjanie nie oddają takiego wraku Niemcom w analogicznej sytuacji? Nie, nie wyobrażam sobie. Ale że Polakom nie oddają, to sobie wyobraża. Czyli to jest mentalność niewolników w postkolonialnym kraju i walka też o to, żebyśmy byli jak najbardziej sytymi niewolnikami. I tutaj to zdanie dlatego oczywiście będzie budziło wielkie kontrowersje i oburzało. Jak to na równi prawa, takie same prawa Polaka i Niemca? Ja mam takie wrażenie, że my nie jesteśmy w kontekście katastrofy smoleńskiej, czy w kontekście innych wydarzeń politycznych ludźmi, tylko podludźmi. Dla większości elity, tak zwanej polskiej elity, my nie mamy mieć równych praw Polacy i Niemcy, prawda? I to jest oczywiste, tak? Bo to jest duży kraj, to jest bogaty kraj, to jest silny kraj. I tutaj żadna nawet mitologia, którą stworzyli sami na własny użytek Unii Europejskiej, w przeciwieństwie do realiów Unii Europejskiej, tutaj nie pomoże. My i tak nawet w tej ich własnej mitologii jesteśmy w tej Unii pod ludźmi. I to bardzo dobrze pokazuje właśnie to wielkie oburzenie na zdanie Kaczyńskiego, bo na zdrowy rozum, gdyby ktoś powiedział, że woda jest mokra, no i co? Na koniec mam taką zagadkę. Najbardziej ukochany przez naród minister w rządzie Tuska, jak się nazywa? Tylko nie mów, że Nowak. Oczywiście, że Nowak. Cały Śląsk go kocha. Panie prezesie, kiedy ostatni raz jechaliście pociągiem?
Ja bardzo dawno, ale teraz na Śląsk już nie chcę się udać, bo tam jest pan Marek, był pan Marek Warach, który był dyrektorem Kolei Śląskiej, przez pomyłkę mianowany przez wojewodę, bo jak się okazało, ma sprawę sądową i przez kilka lat popełnił nadużycia jako szef dużej firmy, ponieważ jest nie w pełni władz umysłowych. Po prostu porusza się między dwoma światami, depresją i manią prześladowczą. I wyobraźcie sobie, taki facet zostaje dyrektorem Śląskich Kolei. Więc nie wiem, czy gdyby ludzie wiedzieli o tym, czy by tak nadal kochali Nowaka. To jest naprawdę, to nie jest śmieszna rzecz. To nie jest śmieszna rzecz, naprawdę. Żeby w XXI wieku w centrum Europy przeciętną odległość 300 km pokonywać, typu Wrocław-Warszawa na przykład, 8 godzin, to nie jest śmieszne. To jest naprawdę dramat. I zapraszam wszystkich lemmingów, którzy mówią o nowoczesnej Europie i o tej nowoczesnej, takiej fajnej ekipie, do tego, żeby na przykład zerknęli, jak wygląda właśnie rozkład jazdy pociągów właśnie we wszystkich ościennych krajach, z którymi sąsiaduje Polska. Wszystkich. To jest niebywałe. Ja przytoczę tutaj scenę. Myślę, że tutaj przodujemy. Tak? Jeśli chodzi, znaczy nie, po prostu nie, podam ci scenę, którą opowiedział mi Michał Stróżyk na dworcu w Gdańsku. Podeszły do niego dwie Japonki z wydrukowanym rozkładem jazdy właśnie, a chciały jechać z Gdańska do Warszawy. Miały ilość kilometrów i ilość godzin, ile się jedzie. I tam jeszcze były chyba jakieś roboty, że tych godzin chyba było ze 12 czy 10. I one podchodzą do niego i mówią tak, jaki tu jest błąd, czy tutaj w tych kilometrach, czy tutaj w tych godzinach. A on mówi, nie. A to całkiem inny błąd, nie, jak się okazuje. Nie ma błędu, to jest rozkład. Nie, naprawdę, no to, ale tutaj mówi się, że tyle, że to jest chyba 200 ileś, czy 300 kilometrów i tutaj... Zostawmy Państwa z tą refleksją. Jaki tu jest błąd? Bardzo uprzejmie dziękuję za to spotkanie i za to, że Państwo opowiedzieli, jaki to był tydzień. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję.